Muzyczna kartka z kalendarza. 21 październik. Zapraszam. 21 października 1957 roku w Los Angeles urodził się Steve Lukather, gitarzysta i wokalista rockowej grupy Toto. Wielokrotnie nagradzony nagrodą Grammy, między innymi za album Toto 4 z 1982 roku, na którym znalazły się takie hity zespołu jak Afryka i Rosanna. 21 października 1981 roku francuski kompozytor muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre jako pierwszy zachodni artysta rockowy wystąpił w Chińskiej Republice Ludowej. Jarre dał w Chinach 5 koncertów, m.in. w Pekinie i w Szanghaju. Wydarzenie to zostało utrwalone na płycie The Concerts in China. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzień 21 października. Dziękuję bardzo i zapraszam na dni następne.